Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o efekcie jojo. Zapraszam do oglądania. Efekt jojo to dość częsty problem spotykany u osób, które borykają się z nadmierną masą ciała i stosują różnego rodzaju diety odchudzające. Jednak zwykle, gdy wrócą do normalnego jedzenia, pojawia się właśnie taki problem, że ta waga potrafi wzrosnąć i to znacznie, mimo sukcesów osiągniętych na stosowanej przez pewien czas diecie. No i teraz wiele osób się zastanawia, skąd ten efekt jojo się bierze i jak go uniknąć. Żeby to zrozumieć i żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pierw zrozumieć, czym jest efekt jojo i skąd się ten nieprzyjemny efekt bierze. No, podstawowy problem jest taki, że wiele osób nie zmienia swojego żywienia i nawyków żywieniowych, tylko szuka diety prostej, szybkiej, która pozwoli im skutecznie i najlepiej na stałe zmniejszyć masę ciała. Bardzo często są to diety bardzo restrykcyjne, bardzo niedoborowe, z bardzo dużym ujemnym bilansem kalorycznym, które mają zapewnić szybki efekt, który będzie się objawiał szybkim spadkiem masy ciała. Niekoniecznie tylko masy tłuszczowej, bo bardzo często jest to również spadek masy mięśniowej. Jednak osoby nadmiernie otyłe się tym nie przejmują, ponieważ chcą szybkich efektów, tak? A tym efektem są kilogramy spadające na wadze. No i pojawia się taki problem, że faktycznie te diety bardzo często przynoszą efekty, jednak działają niekorzystnie na organizm. Działają niekorzystnie w ten sposób, że po pierwsze powodują wiele niedoborów, ale również powodują swego rodzaju spowolnienie metabolizmu. Mówię to nieco w cudzysłowie i upraszczając, ponieważ spowolnienie metabolizmu to dość właśnie duże uproszczenie, ponieważ metabolizm jest na tyle skomplikowanym procesem, że żeby go opisać, zresztą zostało już napisane kilka książek i polecam je przeczytać. W każdym razie tutaj dochodzi do tego, że osoby długo będące na dietach bardzo restrykcyjnych spowalniają swój metabolizm i później, gdy wracają do normalnej diety, pojawia się problem taki, że organizm zaczyna z powrotem gromadzić ten tłuszcz, gromadzić w bardzo szybki sposób i bardzo często wracają do wagi nawet wyższej niż ta, która była na samym początku. No jest to dosyć nieprzyjemne i na pewno nie taki był zamierzony cel stosowania tych restrykcyjnych diet. Natomiast bardzo często się tak dzieje i prawdopodobnie będzie się tak działo, dopóki ludzie chcący się odchudzać nie zdadzą sobie sprawy z tego, że na przykład adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, które posiadamy, gromadzą tłuszcz. Więc warto wiedzieć po pierwsze, że tłuszcz nie jest tak sobie po prostu rozlany, tylko jest w adipocytach, czyli konkretnych komórkach tłuszczowych. I teraz, kiedy spalamy tkankę tłuszczową podczas redukcji masy ciała, to spala się ta tkanka tłuszczowa z tych komórek, natomiast te komórki pozostają. Najczęściej te komórki wytwarzamy już w dzieciństwie, więc niestety, jeśli ktoś był otyły w dzieciństwie, tak jak ja, to ma kiepsko przez całe życie z redukcją masy ciała. Natomiast można z tym sobie radzić. W każdym razie, jeśli wytworzyliście przez swoje życie dużo adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, to niestety będziecie mieli większą tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej. I teraz, nawet jeśli przeprowadzicie bardzo dobrą redukcję, w której spalicie bardzo dużo tłuszczu, nie zmienia to faktu, że spaliliście tylko zapasy, które są w tkankach, w komórkach tłuszczowych, natomiast te komórki tłuszczowe zostały na swoim miejscu i w tej samej ilości. Niestety, żeby spalić komórki tłuszczowe, żeby je zabić, muszą być opróżnione aż przez około rok do półtora roku. Więc jest to dość ciężki proces. Inną opcją jest poszczenie przez, no, wydaje się, że co najmniej tydzień lub dłużej, ale tego raczej nie polecam tutaj bez odpowiedniego przygotowania. Więc jak widać, o wybicie komórek tłuszczowych jest bardzo ciężko. No i problem jest taki, że te komórki tłuszczowe, kiedy są opróżnione, to później bardzo chętnie gromadzą ten tłuszcz z powrotem, tak? Szczególnie prosto po redukcji, która była ciężka dla organizmu. No i zawsze trzeba się zastanowić, jak nasz organizm myśli. Nasz organizm nie gromadzi tego tłuszczu na brzuchu czy na boczkach, bo tak mu się podoba, bo robi nam na złość i chce, żebyśmy wyglądali źle. Chodzi po prostu o to, że gromadzi go jako energię zapasową, tak?
Więc nie jest specjalnie chętny, żeby całą tą energię zapasową oddać aż do zera, żebyśmy mieli przez cały rok kratę na brzuchu, no ponieważ ta energia jest mu potrzebna na jakieś okresy kryzysu. Teraz już takich w dzisiejszych czasach okresów kryzysu, głodu nie ma za bardzo, natomiast trzeba pamiętać, że nasz organizm, te mechanizmy wszystkie kształciły się w czasach, kiedy głód był dość powszechny, tak? I bardzo często nie było w marketach na półkach płatków śniadaniowych i batonów proteinowych, tylko jednak ten głód występował dość często. No i stąd taki mechanizm, jakim jest gromadzenie tkanki tłuszczowej i ta długa trwałość adipocytów, które mają stanowić materiał zapasowy, energię zapasową. Więc teraz organizm, nawet kiedy spalił ten tłuszcz, ale zostawił sobie komórki tłuszczowe, no to niestety będzie bardzo chętnie gromadził z powrotem tłuszcz, aby znowu mieć materiał zapasowy. Więc przechodząc już do konsensusu tego mojego całego wywodu do końca, prawda jest taka, że po prostu w momencie, kiedy spalicie tłuszcz restrykcyjną dietą, ale wrócicie na dietę swoją, starą, po prostu przestaniecie pilnować jakichkolwiek zasad żywienia, zaczniecie spożywać nadmierną ilość kalorii, energii, więcej niż wasz organizm potrzebuje, to bardzo szybko te komórki tłuszczowe z powrotem się zapełnią. Bardzo często zapełnią się w nadmiarze, ponieważ organizm po takim długim okresie głodu, jeśli powiedzmy przez 3 miesiące stosowaliście bardzo restrykcyjną dietę, to organizm natychmiast zgromadzi tego tłuszczu jeszcze więcej, przygotowując się na ewentualny kolejny taki okres, gdzie nie będzie dostępności pożywienia. Więc jak uniknąć efektu jojo? Po prostu nie stosować magicznych diet, nie szukać magicznych pigułek, które rozwiążą wasz problem w kilka sekund, ponieważ nadwaga, otyłość to są zwykle konsekwencje długotrwałych zaniedbań żywieniowych i zaniedbań związanych z trybem życia. Dlatego tutaj trzeba również się nastawić na długotrwały proces, jeśli chcecie osiągnąć sukces długoterminowy. Chociażby taki hormon jak leptyna może ucierpieć w trakcie zbyt agresywnych redukcji, zbyt długich redukcji masy ciała. I tutaj nie tylko będzie potem efekt jojo, ale również mogą pojawić się zaburzenia odżywiania czy problemy z sytością. Gdybym miał tutaj mówić o innych problemach, do jakich mogą doprowadzić takie diety restrykcyjne, to by mi chyba nie starczyło dnia, bo są to chociażby zaburzenia hormonalne, czy problemy właśnie z niedoborami żywieniowymi, które mogą się skończyć chociażby niedoczynnością tarczycy. A więc, podsumowując, dieta musi być zbilansowana i nastawiona na długoterminowy sukces, a nie na natychmiastowe działanie, ponieważ zwykle kończy się to właśnie efektem jojo. Jeśli nie przygotujecie się na zmiany w swoim życiu na stałe, tylko będziecie chcieli zastosować krótką dietę, a później wrócić do starych nawyków żywieniowych, to w dużym prawdopodobieństwie skończy się to właśnie efektem jojo, ponieważ wasze adipocyty będą chłonęły bardzo chętnie tłuszcz. No i warto pamiętać, że ani nadmiar, ani niedobór tłuszczu w naszym organizmie nie jest dobry. Tkankę tłuszczową można nawet traktować jako narząd endokrynny w pewnym sensie. Dlatego jeśli chcecie wiedzieć więcej o roli tkanki tłuszczowej i jej wpływie na organizm, o jej wpływie na hormony i o tym, jak te hormony naprawić w przypadku, kiedy coś jest z nimi nie tak, no to was serdecznie zapraszam na mój wykład. Tutaj znajdziecie więcej informacji na ten temat. Dzięki za uwagę, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz pod spodem i zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się już następny wtorek. Do zobaczenia. Cześć.